jest w kocie. Na kocie? Poszły? Poszły, schowały się gdzieś. Tam jest kotek, Niuniu. Zobacz, kotek jest. Chodź. Chodź, tu jest kotek. Zobacz. Gdzie jest kotek, Scarlett? Gdzie jest kotek? No. Zobacz, jaki tam drapieżca idzie, widziałaś? Patrz. No. Łap go za ogon trochę. Delikatnie. Łap go za ogon. No. Kitek. Tak. Ładnie. Kitek. Brawo. Scarlett, przybij piątkę. Przybij piątkę. Brawo. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Przybij piątkę. Jeszcze raz. Przybij piątkę. Nie, nie. Przybij piątkę. Jeszcze raz. Brawo. Super, no. Spać się chciało jeszcze dziecięcie, tak? O, ale ma ubaw, mała. Ale ma ubaw. Renia, jeśli ty oglądasz, to zobacz, jak się dziecko bawi. Nie pobawiłabyś się z dzieckiem, tak? O! Skarlet, ćwicz echo. Zobacz. O! Siedem stopni dzisiaj, a jutro ma być 29. Do zwierzyńca trzeba pojechać trochę, pokazać małej plażę. Prawdziwą plażę. Ona biega aż tam z podlewaczką. Wypróżnia podlewaczkę, woda się kończy i z powrotem. Małe dziecko! Scarlett! Chodź tu! Nie do picia, nie. To nie jest do picia. Jak, zatwierdzasz budowlę, czy nie? To się ukaże dopiero w praktyce. Tu jakiś taki najbardziej taki dzień, nie wiem jaki. Musisz tacie powiedzieć, to weź tu samochód zaparkuj, nie? Gonitwa za twoim cieniem? Tak? Pokaż, pokaż buzię troszeczkę. Fajnie. Gdzie jest kot?
Ale go pognałaś, Scarlett! Kota. Nie miał szans z tobą. Uciekajcie do domu, bo już gorąco. Nawet nie, siódmej jeszcze nie ma. Chyba. I tak gorąco, i tak już parzy, nie? Ale tylko jeden kot wam pomaga. No, gdzieś zaspał. Scarlett go pognała. Yo! Aż się kurzyło i w stronę bramy, gdzie, może na ogródku gdzie, albo tam wyszła gdzie. Bo gdzieś w tamtą stronę Scarlett ją. O, śliczniaku ty. Śliczniaku. Tylko wiesz co, wczoraj się taty pytałem jeszcze, czy tam na końcu wykaszać to, czy nie? Tam pod tymi sosnami. A tata mówi, że nie, no to już nie wracałem, bo najważniejsze tutaj, nie? Żeby tam jedza, żeby jakieś dojście było, żeby jakieś odgrodzenie wyraźne. O, tutaj za ziemniakami? A co tam planujesz? Żeby nie rosło. Chwasty blisko. Chcieć z tego, co trzeba było, wiesz. Nie dasz buzi? Piątkę przybij chociaż, piątkę. Przybij piątkę. Brawo! W środku jest rower, żeby jakoś zablokować. Wczoraj już wywróciła raz rower i może polecieć na auto. Zaparkowane też w tej samej szopie. Dobra, to powinno je troszeczkę zatrzymać. Ono chciało czytać jakieś instrukcje. Super. Zobacz Scarlett, jak tu jest świetnie. Śniadanko. Wygodny fotelik. O poranku. Oj. Maleństwo coś czytało. Chodź na kolanka do tatusia, chodź tutaj, poczytamy, chodź. Chodź do tatusia na kolanka, Scarlett, chodź, poczytam ci.